Dzisiaj 48. rocznica połączenia Kędzierzyna z Kozłem. Wiele lat temu zadecydowałam, żeby to była taka nasza tradycja, żebyśmy świętowali nasze święto, mimo że Koźle jest wieloletnim, prawie 900-letnim miastem, ale jako Kędzierzyn Koźle jesteśmy od 48 lat razem. Dużo się zmieniło w naszym mieście i to chyba każdy wie. Kiedyś miasto przemysłowe, które powstało przy Koźlu, tak? I na trasie dróg kolejowych, a tutaj miasto rozwija się i wydaje mi się, że mieszkańcom się żyje coraz lepiej. No ja pamiętam, kiedy w 2015 roku świętowaliśmy 40. I ja wtedy powiedziałam, życie zaczyna się po 40. I popatrzcie, i nawet miasto zaczęło się trochę inaczej rozwijać. To nie znaczy, że się wcześniej rozwijało, ale zupełnie w innym kierunku. Zaczęły powstawać dodatkowe obiekty. To, co powiedziałam w 2015 roku, że życie zaczyna się po 40, chyba owocuje, a tym bardziej dzisiaj 48. rocznica. Mieszkańcy nasi chcą się spotykać. Staramy się zawsze wybrać taki koncert, który będzie inny niż Dni Miasta. Mam nadzieję, że dzisiejszy koncert będzie, tak jak poprzednie koncerty, świetnym czasem, świetnym koncertem, który zachwyci każdego mieszkańca naszego miasta. Dzień dobry. Miasto Kędzierzyn-Koźle i jego mieszkańcy zasługują na tego rodzaju uczczenie 48. rocznicy, która jeszcze nie jest może taka okrągła, jakby się wydawało, ale rzeczywiście od 40 roku, od 40 urodzin pani prezydent wprowadziła rzeczywiście taki zwyczaj uświetniania tego rodzaju wydarzeniami urodzin, rocznicy urodzin. Jest to niezwykle piękna okazja do tego, aby właśnie życzyć wszystkim naszym mieszkańcom wszystkiego dobrego i właśnie, żeby oni mieli to poczucie, że wszyscy razem działamy na dobro tego miasta, żeby mieli poczucie tego, że to miasto się rozwija i żeby wiedzieli o tym, że my jako radni miasta Kędzierzyna-Koźla i tutaj w imieniu radnych Kędzierzyna-Koźla chcę powiedzieć, że będziemy wszystko robili, aby miasto wspólnie z panią prezydent, z władzami wykonawczymi, aby to miasto w dalszym ciągu się tak dobrze rozwijało. Miłego wieczoru zatem. Będzie piękny koncert i będzie naprawdę dobra zabawa. Piękna uroczystość, fantastyczny koncert, który przed nami uświetni tą 48. rocznicę powstania jednego organizmu, którym jest Kędzierzyn-Koźle. Życzę samych wspaniałych dni naszemu miastu i tego, żebyśmy my jako mieszkańcy byli dumni z tego, że mieszkamy w Kędzierzynie-Koźle. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie na urodzinach miasta. To 48 lat temu zadecydowano, aby Kędzierzyn połączyć z Koźlem, z innymi, włożyć do tego miasta jeszcze inne miejscowości. Dlatego od 40. rocznicy urodzin obchodzimy co roku już tradycyjnie. Mamy koncert urodzinowy i te urodzinki obchodzimy. Ale jesteśmy na urodzinach. Powinniśmy się wszyscy znać. Proponuję, ażebyście się obrócili do osoby, sąsiadki, sąsiada po prawej stronie i powiedzieli dzień dobry. A teraz w drugą stronę. Dzień dobry. Proszę Państwa, teraz już się znamy. Możemy sobie siedzieć na urodzinowym koncercie i jesteśmy sobie bliscy. Chciałabym złożyć życzenia naszym mieszkańcom, ażeby mieli dużo zdrowia i też optymistycznie patrzyli w przyszłość. Miłego wieczoru życzę. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło. Mam wielki zaszczyt po raz piąty już stać przed Państwem i w imieniu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle przekazać Państwu, którzy tworzycie to miasto, życzenia
i gratulacje. W imieniu, tak jak powiedziałem, radnych Rady Miasta chciałbym zapewnić, że będziemy pracować dla Państwa, aby to miasto było w dalszym ciągu tak mocno, tak szybko się rozwijało i żebyście byli Państwo z niego zadowoleni. Życzę Państwu miłego wieczoru, miłych wrażeń z tego pięknego koncertu. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam serdecznie. Proszę zostać jeszcze z nami, bo ja widzę kwiaty w rękach starosty powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Jest z nami Paweł Masełko. No urodziny to kwiaty, więc teraz pani prezydent pewno odbierze kwiaty. Paweł Masełko. Szanowna pani prezydent, drodzy goście, mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla, jest mi niezmiernie miło, że mogę się dzisiaj tutaj z Państwem spotkać. Miasto to taki żywy organizm i wszyscy możemy obserwować, jak się zmienia. Na co dzień mieszkamy w tym mieście i obserwujemy właśnie te zmiany, które się w nim pojawiają. Chciałbym dzisiaj tutaj w imieniu Zarządu Powiatu, jak i Radnych Powiatu złożyć Państwu i Pani Prezydent najlepsze życzenia z okazji 48. rocznicy tego połączenia, tego wydarzenia i stworzenia jednego organizmu. I życzę sobie i Państwu, bo jestem mieszkańcem tego miasta, żebyśmy byli dumni, że mieszkamy w Kędzierzynie-Koźlu. Wszystkiego dobrego i życzę dobrego odbioru dzisiejszego koncertu. Dziękuję uprzejmie. With your grace, give us place on earth.